Cześć kochani, zapraszam Was jeszcze na przegląd do Biedronki i zobaczymy, co tutaj ciekawego jest, jakieś pustki. Widzę, że pokazały się nowe gadżety na Sylwestra i to jest taka między innymi mała lampka dyskotekowa na opakowaniu. Widać specjalne efekty. Są też gry za 40 niecałe złotych właśnie na tą noc sylwestrową i u mnie zostały dwie do wyboru. Ale ta ruletka była również dostępna w Pepco i nie pamiętam, czy tam było właśnie chyba drożej. Co tu jeszcze ciekawego jest, kochani? W ogóle w zeszłym tygodniu nie było gazetki, co dużym minusem, bo teraz to takie widzicie, powrzucali, co wrzucili. I tu macie między innymi takie silikonowe słomki. Jest też długi czyścik do słomek i butelek. Te słomki są w dwóch kolorach, takim fioletowym i złotym. Te akcesoria do napoi są po niecałą dyszkę. No i powiem Wam, że ciekawa jestem, jak tam się sprawdzają słomki silikonowe. Oczywiście, jeżeli któraś z Was już ma, to proszę o komentarz. Tu są metalowe słomki w kolorze takiego szampańskiego złota. Delikatnie wchodzą w brąz. Są też fajne plastikowe kieliszki do szampana, które mają piękny wzór. Zobaczcie, jak one ładnie się prezentują. No i w sumie tak, cenówki poznikały, wszystko nic w koszach. No ciekawa jestem, czy po nowym roku już wróci to do normy, bo przyznam Wam szczerze, że lubię, jak ładnie to jest wszystko poukładane. Teraz widzicie zestawy w takich fajnych kartonowych opakowaniach, balony i tu macie różne rodzaje, różne kolory. I tu jest taki pompowany, widzę, balon w kształcie butelki szampana. Są też jakieś, widzę, piszczałki. Ach, tych balonów tu jest dużo. Czapeczki, które są praktycznie też w różnych kolorach. A tutaj jest jakiś większy zestaw. Są też czapki, które mają podświetlenie LED-owe, ale i też są takie, które możecie kupić z brokatem bądź z cyrkoniami. Jest też taka fajna kula sylwestrowa, 16 cali. I tu mam cenówkę, akcesoria sylwestrowe, 15 niecałe złotych. I tutaj zobaczcie, macie z takimi kółeczkami cyrkoniowymi czapeczki. One są bardzo ładne w kolorze właśnie złotym, czarnym, czerwonym. Jest w ogóle promocja od 27 grudnia do 30 grudnia minus 50% na odzież, dodatki do odzieży, obuwie i akcesoria do domu. To już wiemy, dlaczego jest taki miszmasz w tych koszach, tak więc do końca roku to pewnie tylko ulegnie pogorszeniu. Ale cóż, tak to wygląda w niektórych Biedronkach. Kochane, natomiast mam fajny hicior. Te peruki karnawałowe są przecudowne. Znajdziecie je po prostu w każdym chyba kolorze, fioletowym, niebieskim, zielonym, złotym, srebrnym, kolorowym. Tylko mam takie wrażenie, że na tym zdjęciu ta dziewczyna jest bardzo ładna i fajnie wygląda, a jak już odwrócę na drugą stronę, to już te folie nie za bardzo do mnie trafiają, bo kolor mi się wydaje, że się różni od tego na zdjęciu. Nie wiem, czy Wy takich perłek korzystacie w noc sylwestrową, jak się to u Was sprawdza? No 5 zł i tylko albo aż kosztuje, więc nie jest to dużo. No zobaczę. Zobaczę, co moja kuzynka na to, bo w tym roku balujemy razem. Przyjeżdża do mnie dzieciaki. Ja zawsze z dziećmi spędzam Sylwestra, tak więc ona w tym roku jest sama, więc będzie spędzać go ze mną. No to zobaczymy, co tutaj wymyślimy wspólnie. Zobaczcie, tak one wyglądają. No ładnie to wygląda, ale ta laska jest też ładna, no nie ukrywajmy. Dobrze, co tu jeszcze? No tutaj jest naprawdę wszystko i nic. Znalazłam też takie zestawy, które przyklejamy do tych patyczków. I to tak, wiecie, przykładamy sobie na przykład do tej ramki z Action.
Można zrobić sobie takie ciekawe zdjęcia. Możecie w ogóle napisać pod tym filmikiem, jak wasze plany na Sylwestra. Czy spędzacie na sali balowej, czy gdzieś wyjeżdżacie, czy po prostu przed telewizorem, klasycznie tak jak ja od kilku lat w domu. Jak tak, to właśnie jaki Sylwester, na jakim programie lubicie oglądać, bo to też ciekawa rzecz, którą możecie mi napisać. Dobra, zobaczcie, jeszcze jest takie coś jak hel do balonów za 25 zł, ale tu jest minus, że one chyba starczają na 2 albo 3 balony. Tu są pokazane z tyłu wymiary, więc jak dla mnie to chyba za drogi interes na 3 balony za 25 zł. A zresztą nie wiem, jak to w ogóle się sprawdza. No, to tak by wyglądało. Są dostępne jeszcze takie patelnie za 15 niecałe złotych. One idealnie nadadzą się do na przykład naleśników czy racuszków. Tutaj naprawdę jest wszystko, kochane. Znalazłam nawet też taką taśmę, którą ona jest podświetlana właśnie kolorowymi LEDami. Macie do tego pilot, możecie oświetlić sobie tył telewizora bądź dół łóżka, komody. Pięknie to wygląda. Tu jeszcze są te zestawy z tej firmy Gerlach. I tutaj zapłacicie za zestaw talerzy 20 niecałe złotych. Jeszcze jest taki zestaw właśnie z filiżanką. Ale widzę, za dyszkę pokazały się takie ładne kubki, które mają wzorek sweterka i występują w dwóch kolorach, bynajmniej w mojej Biedronce, różowym i takim turkusowym. Chociaż może ktoś by powiedział, że to jest niebieski. Ale bardzo ładne. I mamy do, no niebieski, nie? I mamy do dyspozycji taki większy kubek. Z niego fajnie sieje, wiecie, nawet zupki takie w mniejszych ilościach. No i macie miseczki. Tu nawet nie zaglądam, bo w tych koszach po drugiej stronie to już w ogóle wow. Ale jeszcze widzę tutaj jakieś takie... No i tu macie, zobaczcie, tą promocję, minus, a tu jest jakaś minus 30%, aha, bo to jest na zabawki. Dobra, to minus 30% jeszcze jest na zabawki. I wystawili taki fajny stand z kawami Costa. I pytanie do was, kochaniutkie, czy któraś tą kawę ma? Bo jestem ciekawa, czy ona jest dobra. Ostatnio widziałam u mojej Andziak, że ona właśnie kupiła sobie tą Costę i tak mówię, kurczę, Biedronka ma taką kawę. Ciekawa jestem, co to jest za kawa, więc mile pisane, mile po prostu widziane komentarze. Ja wiem, że wy jesteście niezawodne, niesamowite i na pewno tutaj od kogoś dostanę info, no ale myślę, że ona jest dobra. Tutaj w ogóle są jakieś 3 rodzaje, ja poczekam sobie na wasze komentarze. No i kochaniutkie, to by było chyba na tyle. Tutaj jeszcze jakaś większa jest za 60 niecałe złotych. Polecę jeszcze zobaczyć do innych Biedronek, co tam u nich ciekawego słychać. Jak będzie coś fajnego, to zrobię przeglądzik. Pytanie do was, czy chcecie w ogóle coś, nie wiem, na Sylwestra, żebym zrobiła jakiś przegląd, coś więcej, bo nie wiem, czy was to interesuje. Na pewno będzie przegląd z Pepko, bo gazetka jest nowa, więc lecę za chwilkę nagrać. Miłego wieczorku, miłego dnia, buziaczki dla was, dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki i subskrypcje. Zostawcie również pod tym filmikiem, by mógł polecieć dalej. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!